Siemanko, moi mili, mam kolejną stronę dla was. Proszę państwa, teraz stronka nazywa się app.genial.li. Jest to strona, na której możemy tworzyć różne prezentacje, infografiki, czy też jakieś wideo, tutaj jakieś plany treningowe, materiały treningowe, no wszelkiego rodzaju tutaj takie. Są to rzeczy związane z marketingiem, no z jakąś prezentacją. Proszę państwa, możemy też się tutaj inspirować różnymi twórcami, no jak oni tutaj tworzą na wysokim poziomie, także tylko możemy pozmieniać wedle naszych upodobań i cieszyć się darmową, fajną prezentacją, czy to też infografiką, czy wszelkiego rodzaju innym tutaj narzędziem, które jest prezentowane na tej stronie. Ja pokażę krótko, jak to działa. Załóżmy, chcemy prezentację jakąś fajną sobie tutaj stworzyć. Także no, szukamy odpowiednią, która nas interesuje wizualnie. Proszę państwa, załóżmy, no chciałbym tą prezentację. No, wygląda dość dobrze. Jakieś są tutaj animacje, jakieś są tutaj teksty, także myślę, że do dostosowania fajna prezentacja. Klikamy Use this template. Otwiera nam się takie okienko, jak w Canwie, czy coś w tym stylu. Można tutaj swobodnie edytować no, wszelkiego rodzaju te nasze strony tej prezentacji, no załóżmy, którą chcemy. Jeszcze jest fajna rzecz, że możemy sobie wybrać z tej prezentacji, która ma 35 stron, możemy wybrać sobie, którą stronę chcemy użyć do swojej prezentacji. Na przykład interesuje mnie to. I na przykład jeszcze to i to. No i dobra, jest 5 stron, klikamy Add. O proszę, tutaj aż się dodało z dwa razy. Po prostu to usunąć i już teraz mamy wszystko ok. No i dobra, no i możemy tutaj sobie wpisywać bla 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 i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, i tutaj w jakieś wersje kolorystyczne, wszelkiego rodzaju jakieś zdjęcia, też mają bazę, jakieś gifty, no wszelkiego rodzaju tutaj rzeczy możemy dodawać wedle naszych upodobań. No i taka fajna opcja jest też, że możemy tą prezentację udostępnić. A robimy to następująco. Klikamy prezent. Publicznie udostępnianie. No i oto gotowa nasza prezentacja. Udostępnia się na serwerach Genial.ly. No i możemy tutaj komuś linka podesłać, żeby no zerknął naszą prezentację i stwierdził, czy no po prostu jest to prezentacja dobra. Albo też możemy po prostu się inspirować i w innych programach, które umożliwiają tworzenie prezentacji, no tutaj inspirować się do woli i cieszyć się prezentacją. To by było na tyle. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmiki.